Witajcie, myszki z Citroen Travel, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Red Flat jako Polska. W ostatnim odcinku próbowaliśmy zaatakować tutaj to coś, co zniknęło, Noworosję, ale Rosjanie dostali event, że ktoś ich atakuje i nie. Nie ma. Ogólnie mamy zero tego, że nie wiemy, co się tam dzieje. Powinniśmy rozpocząć agencję i rozpocząć właśnie badania nad Rosjanami po prostu. Więc tak, tutaj rozpoczynają walkę, więc to, co będę chciał, to ich włączyć tutaj Wargola na nich, ale potrzebuję więcej political power. Ogólnie z manpowerem to jest bardzo dobrze, tylko trochę słabo z karabinami, ale produkujemy, to się liczy. Nasze samoloty ćwiczą, tak jak im nakazałem, bo chcę, żeby one... żeby one po prostu zaczęły działać. Okej. Okay. Czyżby to byli Habsburgowie nadal? Czy... A nie, to jest ten gościu, zapomniałem, że jest taki gościu. Jest jeszcze pewien pan z wąsem. Czekaj, czy jest jakiś... Chyba portret jest gdzieś tam. Jest. Ja poszedłem tym gościem i powiem szczerze, było fajnie. Oczywiście wtedy jeszcze był ten błąd, aby nadal go nie było. Z tym, że Francja robi głupią rzecz i wywala całą grę i nie rozumiem, jak oni mogli nie zauważyć, że to wywala całą grę. Ale część osób się tłumaczyła tym. Tak, ta się tłumaczyła, że jak oni włączali to na samym początku, to się nic nie działo, a później dopiero się po prostu rozwalało. W ogóle szkoda, że nie mają już tego super drzewka. O. Oni mieli super drzewko, w ogóle Nikola Tesla tutaj jest. Mój znajomy wysyłał to i takie, o widzisz, Tesla jest. Zagraj sobie Teslą. Będziesz świetnie, tylko szkoda, że tutaj prawie nie ma żadnych celów przeciwko, wiecie, żeby działać jakoś. Ogólnie tutaj jest te tła robione terrorystycznie do ideologii, co mi się podoba, tylko czasami to wygląda jakby to, wiecie, było... Ktoś nie widział tła. Okej, okay. Uzasadnianie celu wojennego 230 dni. Będziemy atakować Mołdawię za 130 dni, czyli za jakieś dwa cele narodowe. Teraz robimy o drzewko militarne, dlatego że oczywiście mógłbym tam teraz pójść przez rok cały i wiecie, no najpierw bym poszedł to. Bo oczywiście to jest 10 tego, ale to mi się podoba. Nie podoba mi się, że jest 25% tego, ale podoba mi się reszta. Zobaczcie, jaki tu jest. Nice. Co to jest? Political Poll. Zdobycie teraz? To będzie fajne nawet. Podoba mi się, że tych pokusach jest to róża. Też fajne. Fajna rzecz. I na samym końcu jest taki fajny... Fajne tło. No, tak patrząc na to, to jest aż takie takie złe nie jest. Okej. Okay. Udawiam, nie ma jakiegoś super tego. Oczywiście... Ja takie... Oddamy to im. Tylko, że oni będą chcieli nas zdradzić. Dlatego też podoba mi się to, że będziemy mieć tylko tutaj front, więc to możemy odpuścić sobie. Ale też potrzebuję trochę więcej tych marionetek, żeby jakoś sobie popety porobić. Więc myślę, że Prusy też pójdą i Prusakom później po prostu oddam to, bo oni chyba mogą mieć coś. Czy nie, nie macie.
Jeżeli nie będą mieli, to wiecie, no wtedy się weźmie Niemcy i się jest same. Wiem, że są jakieś wydarzenia do tego, żeby wyzwalać, ale... Okej. Okay. Ale... Dlaczego to wy wszyscy macie? A, możliwe, że oni coś zrąbali z tym. Nie... Wydaje mi się, że wszyscy to są jacyś popularni ludzie, ale ja ich nie kojarzę. Przepraszam. Dobra, ciebie weźmiemy. I twoim zadaniem będzie po prostu do Bezarabii. Tak, możemy coś sobie porobić. Economy Civilian. Podoba mi się nawet to. Myślę, że Form Department najpierw można byłoby zrobić. Okej, więcej doktryn potrzebujemy, żeby poszły. Dobra, jeszcze 100 dni około. A już możemy coś robić dalej. Na razie tutaj idziemy. O nie, musimy mieć więcej niż ileś tam. Okej, no to wracamy. No to zróbmy to, bo to da nam trochę bonusów. I chyba będziemy mogli pójść w to. A jak tutaj? Tutaj nie możemy dalej pójść. A to też musi być podczas wojny. Mamy dużo war supporta, więc mi się podoba. Dlaczego jak mamy powodować wolną gospodarkę, to będziemy mieć minus 15% do stabilności. Tutaj też powinienem zacząć wybierać ich. To nie ma High Commandu? High Commandu zmienili na Chief of Staff. Jan Władysław Rozwadowski nie kojarzy. Mosera trochę kojarzę, chyba coś tam komunistów? Nie kojarzę. Nagórskiego nie. Jasiński trochę kojarzę, on chyba możliwe, że inżynierem był. Tutaj ogólnie ubogo. Strasznie. Można go wybrać w ogóle? Bo się okaże później, że nie, że jest do jakiejś opcji politycznej podpięci. Nie, wszystkich tutaj można wybrać. Podoba mi się, że government jest. Myślę, że to powinno być zmienione w podstawce, że jako rząd to byłoby fajne, dlatego że wydaje mi się, że więcej ministrów byłoby dobre. Ale oczywiście też trzeba przyznać do tego rację osobom, które powiedzą, że no to teraz zrób do wszystkich ikony. No, to też mają rację. Okej, więcej tego. Jak to jest z trade'em? Nie wiem, czy mamy zbyt dużo, czy nie, bo nie wiem, jak tutaj pokażę. Na pewno kiedyś pokażę, tak, ale mamy już tutaj. Więc tak, my będziemy przeciwko wam robić, bo to będzie chyba najszybciej. Nie wiem, na pewno jak dostaniemy trochę bonusów, to będzie szybciej. Okej. Okay. Posiadanie 4 slotów badawczych jest naprawdę OP. Będziemy musieli jeszcze czołgi robić, więc myślę, że już możemy jeszcze slot na to pójść i... Jak na razie tutaj nie potrzebujemy jakoś. To radiostacja też nie jest jakoś super potrzebna. O, pierwsze dywizje. Poróbmy trochę w Warszawie tych. I militarne oraz też te, bo jeżeli będziemy mieli taki wielki minus, bo jak sami widzieliście, one to jest 30 właśnie 30 na minusie, to będzie dosłownie słabo. To się zastanawiam, jak mam tutaj Prusy zrobić, że ich chcę sobie wrócić te granice piastowskie. Ale nie, może takie normalne zrobię, nie będę jakiś dziwnym człowiekiem. Zbiórka!
Idźcie tu. Moglibyśmy ćwiczyć ich, ale myślę, że się nie opłaca. Czekaj, czy jest animacja? Nie ma animacji. A. Wiem, jaki to jest ból robić animację do tego, dlatego też ja nie dziwię, że oni nie dali animacji. Uuu. Dobra, to jest dobre, to się nam przyda, bo to będzie minus dla tych. Okej. Możemy pójść do góry. Tutaj jeszcze nie. Co tam granice, jak tam chodzą? Trzeba uważać na nich. Nie wiem, czy się nam pokaże. Nie wiem, jak tam stabilnością będzie mieć punkty, więc muszę sprawdzić. Mamy 20 tutaj. Ewidentnie niezbalansowany war support, to widzę. Myślałem, że coś u nas, a to jest Zionist. Stability, tak. Dobra, no, myślę, że tutaj się nie opłaca mi nic robić ze stabilności. Możliwe, że tylko to, ale też później jakoś w ogóle mi się nie opłaca tutaj robić. Okej, co tam robią? Stern. Okej. No. W ogóle też zapewne jak ktoś ogląda historię właśnie Bliskiego Wschodu i te relacje ogólnie, one są strasznie trudne, bo sam gościu, który specjalizuje się na o Libanie, powie, że ktokolwiek właśnie patrzy na Liban, się nim interesując, to nigdy 100% nie wie, co się tam dzieje, ponieważ tak jest tutaj, tak jest w ogóle chaos tam, że nie wiadomo, co się dzieje, że ostatnio w ogóle ten podział na religię przestał istnieć, ponieważ tam chrześcijanie się wycofają i teraz w ogóle chrześcijanie się wycofują, młodzi, stamtąd, bo nie chcą jakoś. A Bliski Wschód to jest ogólnie teren młodych. Okej, samoloty. Nie cierpię tego. Nie wiem, jak oni to zrobili, że to jest zepsute. W ogóle nie mieliście już żadnej gwarancji. W sumie nie patrzyłem. Naprzód! Okej, wreszcie wojna jest jakaś. To mi się podoba. Zobaczymy, czy to jest Bukowina. To jest Rumunia. Jako klejmy, czy to jest jako kor. Myślę, że najpierw zdobędziemy te wszystkie tereny, a później oddamy to im. Żeby mieć jednego takiego dużego chunky boya. W sumie można zacząć uzasadniać cel wojenny. Nie chcę przeciwko wam. Nasza dywizja może w sumie przejść o tutaj. No ta wojna nie jest jakoś wymagająca, więc nawet komentarzu nie trzeba jakoś używać. A mogą tam zwiększyć problem podczas wojny. Okej. Kingdom of Romania. Też Ukrainie nie chcę nic dawać, więc jeżeli wszystko przejmę, trochę będzie słabo. Equal State. Okej, więc teraz czas iść na północ. Bo na północy mamy tutaj plany trochę przeszkodzić w wojnie domowej. Nie chcemy wam dawać
Jeszcze zobaczę z tymi wydarzeniami do marynetkowania. Fate of Moldova. Muszę im oddać to. Oj, nie mają żadnego lidera, hehehe. Okej, jak tam moje samoloty? Też są ważne. Muszę się ćwiczyć z powrotem. O, są w wojnie z Bułgarią. Zobaczymy, kto wygra. Zaczynamy cel wojenny na dwa państwa, które mają wojnę. I to powinni się skupić na tych. Wtedy będzie łatwiej ich pokonać. W ogóle jest tyle ideologii. Czasami to właśnie jak mieliśmy właśnie tam z ideologią w tym modzie, jakby co przypominam, że ten mod to jest po prostu prowadzenie Minecrafta do Hardwire, bardzo oryginalny pomysł, nie powiem. To jak wprowadzaliśmy tam i dyskutowaliśmy na temat, jak to powiedzieć, ideologii, nie to, że jakieś ideologie w Minecrafcie w ogóle, tylko że ile tam właśnie tych możliwości będzie. Ja sam byłem, żeby minimum, teraz jak to ustawiliśmy, no to 5, ale też tak mówiłem, że w sumie te 5 to można naprawdę zrobić 8, dlatego że wtedy będzie łatwiej nieco, ale zostawiliśmy na minimum 5 moim. Tak, moje zdanie było jednak ostateczne. Super. Polegało na tym, że jeżeli chcemy właśnie robić nowe ideologie, no to trzeba, wiecie, no, mądrze to robić. Więc nie robić jakichś, że ideologii, które w ogóle się nie przydadzą. Zawsze muszą to być przydatne ideologie. Austria w ogóle jest gwarantowana przez Włochy. A Włochy też. O, i talo balbo. Zobacz, pamiętaj zawsze o Fiume, które jest Fiume. Socialist economy. O nie. Tylko nie Jugosławia. Okej, w tym odcinku może nawet się nam uda ich zaatakować. Więc to może być fajne. Ja mam fabryk, mamy 33 fabryki. A my idziemy dalej to. Zobaczymy. Bo oczywiście to nie jest jakieś ciekawe, ale dzięki temu możemy dobyć dosyć mocne bonusy do produkcji. Nie teraz mamy zapewne dużo fabryk. Zresztą, że mamy tak 15. Czy się minus 15% do consumer goods, później trochę nam się zmniejszy. Możemy zawsze trochę tutaj podbić. I ogólnie odzyskaliśmy ten teren. Jak? Przecież ja nawet nie miałem żadnego wydarzenia, żeby interwencję robić. Dziękuję wam, Austriacy, ale tak naprawdę to ja się boję, że coś się może źle stać. Okej, co najwyżej, jak będziemy ich atakować, bo tak naprawdę to są tylko Europa wreszcie. Bo nie chciałbym atakować tego brazylijskiego dużego bloba. Oni w ogóle nie są w wojnie? Nie. To jeszcze jest gorzej. Jak nie są w wojnie, to znaczy, że będą. Włochy. Ale Włochy są...
Duży. Kiedy ich zaatakować? Najpierw bym musiał sobie agenta zmienić, ponieważ go nadal tutaj trzymam. Więc do Regi pójdź. I oni jakoś się utrzymują, nie wiem nawet jak. Oni powinni dawno umrzeć. To nie wiem, czy to jest wojna domowa, czy nie. To jest aneks Serk State. Więc to nie jest wojna domowa. Trzeba będzie ich jeszcze dobić. Więc możemy już w sumie to robić. I tak. No, to jest, będzie bardzo, bardzo wojenna seria, nie powiem. Dobra. Wygląda na to, że możemy 10 dywizji produkować. Tak jest! Tak jest. Gotów? Wybrać co? Idźcie tu. W ogóle jak wyglądają nasze? Ładnie. Powiem, może mogą ładniej wyglądać. Okej, i ile tam nam jest potrzebne teraz? Sporo, nie powiem, ale może się nam udać. Okej. Więc czas na szybką wojnę. Regu, zbiórka! Okej, musimy teraz poczekać na nich. Okej, powinienem wysłać. Bez ich zgody to w ogóle nie przejdziemy, więc trochę to jest takie słabe. Nie potrzebujemy was. W sumie nasze dywizje tutaj daje im się przechodzić. O, jest Litwa. Możemy ją dodać. Akcept. Nie chcemy was, nie lubimy was, wy nas zdradzicie i to już w sumie niedługo. Zostały wam 3 cele narodowe. Byście zrobili to więcej, to trochę by potrwało. Okej, Turcja właśnie odbiła swoje tereny. Jeszcze wreszcie to zrobi i wtedy zobaczycie, co będzie. Co się na świecie stało, to ja nie wiem. Czy oni zmieni... Nie, oni już wcześniej mieli taką nazwę. Kontynuować natarcie! Gotów do wymaszerowania! Okej. Coś tutaj? To jest tygodniowo pięć... Czy co? Dobra, nie, robię to. Tygodniowo 5%. Rozumiecie to? 5% tygodniowo. Okej. Wy macie jakieś dywizje? Nie wiem, macie 0 dywizji, ale ile macie... No w ogóle macie manpowera? 26 tysięcy, no to też niedużo. Szeregu, zbiórka! Gotów do
wymaszerowania! Okej. Ktoś chce już się tamtych pozbyć. Dobra, teraz tylko do Talinu. Nie wiem dlaczego Talin się nazywa level. Uwaga! Okej, chyba... Chyba, jeżeli wyślę ich tak, to będzie już dobrze. Jak to wygląda w powietrzu? Dobrze wygląda. Nie jesteście wy. Ale macie non-aggression pact z tym. Batik Governora, to jesteście wy? A? Przepraszam. Alergia. Nie. Okej, to wy jesteście tym. Białoruś ma z wami. I ja się tak zastanawiam, bo trochę zrąbałem tak myśląc. Okej, więc tak. Wszystko idzie do nas. A wy szykujcie się później na wojnę. A my... Do wymaszerowania! Wracamy tu. Odbijamy Rumunię i spróbujemy jakoś iść dalej. Jeszcze poczekajmy na to, żeby wyzwolić. To się pojawia tylko po pewnym czasie. Okej. Wyzwalamy Łotwę. I Estonię. Jej, Estonia ma budynek jako... jako swój. I mają to. Fajne. Jeszcze tych musimy pokonać. Będzie dobrze. Białoruś jak na razie się przeciwko nam nie... Oj, nie będzie. Się nie obraża, ale Ukraińcy się obrażają. I po prostu my Ukraińców nie lubimy. Bo już niedługo będą mogli to zrobić. I się wyzwolić od naszych rządów. To jest oczywiście złą rzeczą. Ale jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę, miej komentarz. W następnym odcinku będziemy prowadzić kolejną sensowną wojnę. I tak patrząc, to będziemy musieli znaleźć sobie dużego przeciwnika. Ja się boję jeszcze zaatakować ich, bo oni mają czołgi, więc muszę sobie trochę czołgów porobić. Ale tak ogólnie to w sumie jesteśmy dosyć dobrze napakowani. Też powinienem niedługo wysłać agenta, jeżeli będę miał, do Rosji, żeby zobaczyć ile oni mają. Ale jak na razie się po prostu skupię na Bałkanach. Nie są Włochów, a Włosi są gwarantowani. Nie są gwarantowani. Oni gwarantują. Więc Fiume niestety jest przeciw. Nie będziemy mieć kontaktu. I tak by było trudno tutaj przejść. Więc na pewno pójdziemy tak. To też jest gwarantowane, więc nas blokuje. Gdybyśmy mogli się desantować, to zawsze moglibyśmy się desantować na tutaj na Skandynawię. Ale też się zastanawiam, czy gdy już nie będziemy mieć to, to nie będziemy mieć wystarczająco rzeczy, żeby rozpocząć po prostu atak na międzynarodówkę, bo chyba tak się nazywa. Który to jest przycisk? Zawsze zapominam. Ten. F9. Tak, na trzecią międzynarodówkę, jak wtedy pokonamy ich, to posiadamy też dużo możliwości do ekspansji później. Że na przykład na Francję ekspansja.
Okej. Okay. I ogólnie, więc naszym ogólnie działaniem będzie po prostu jak największa ekspansja i podbicie całej Europy. Oczywiście nie wiem, jak to będzie z innymi państwami, na przykład Wielka Brytania, jak to zrobimy, żeby oni nas za bardzo nie atakowali, ale chyba na razie my jesteśmy największym prowokatorem na świecie. Więc jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, miejmy komentarz, subskrypcję, był z wami Trehan w Hardzmanie 4 na podcastie The Red Flat. Jako Polska, która powoli jest straszna i będziemy musieli zobaczyć, jak to jest z Rosjanami, bo nie wiemy, ile oni mają, a przydałoby się zobaczyć, ile mają, żeby, nie wiem, może zaatakować ich. Bo jeżeli oni się zbuntują, to mamy tylko, tak naprawdę, możemy mieć jedną granicę, żeby po prostu wlecieć do rosyjskiego imperium i ich pokonać, bo oni będą musieli mieć trochę wojen. Mają w ogóle szarą Ukrainę tutaj. Ukraina jest wszędzie. O matko, zielona Ukraina nawet jest. Czasami mnie bawi ten mod. Czasami po prostu denerwuje. No to, cześć!